Jezus Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Tymi słowami chrześcijańskiego wielkanocnego powitania witam Was serdecznie w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I dzielę się od razu Bożym Słowem, które jako fragmencik drobny tekstu kazalnego przeznaczone jest do rozważania na właśnie dzisiejsze święto. Jest to słowo zaczerpnięte z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, wiersz 16. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. No właśnie, moi drodzy, myślę, że przypominamy sobie, że to jest ten fragment Ewangelii Łukasza, który mówi o tym, jak w dzień zmartwychwstania Pana Jezusa dwaj z uczniów, jeden o imieniu Kleofas, udają się w drogę do Emaus. Są zdruzgotani. Tuż za sobą mają święto Paschy, mają szabat, dzień wolny, wtedy nie mogli podróżować, ale kiedy już nastał niedzielny poranek, wiedzieli, że mogą wyruszyć w drogę. No i nie wiadomo, co w Emaus ich czekało, czy stamtąd pochodzili. Właściwie niewiele o tych uczniach wiemy. W każdym razie wracają albo idą gdzieś. Nie znamy do końca celu. I rozmyślają, rozważają. Cały czas dręczy i nurtuje ich kwestia związana ze śmiercią Pana Jezusa. Są w głębokiej żałobie. Bardzo cierpią z tego powodu. Ciągle o tym rozmawiają. Są tak zaangażowani w tą rozmowę, a jeszcze bardziej zapatrzeni w swoje emocje, w swoje odczucia, w swoje cierpienie w związku z tym, w swoje niezrozumienie tej sytuacji, że nie zauważają, że dołącza się do nich inny piechur. Właściwie zauważają, nawiązuje się rozmowa, pytają, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, czyli pielgrzym, który nie wie, co się w niej w tych dniach wydarzyło, i opowiadają o Jezusie, opowiadają o tym, że są Jego uczniami. I tak im mija cały dzień. I dopiero wieczorem, kiedy przymuszają tego człowieka napotkanego po drodze, poznają go po tym charakterystycznym geście łamania chleba, bo znają go, chociażby najprawdopodobniej z wieczernika. Wtedy nie potrafią zrozumieć sytuacji, ale jeszcze tego samego dnia wracają do Jerozolimy, by podzielić się z pozostałymi uczniami radosną nowiną, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Ale byli tak zapatrzeni w siebie, w swoje sprawy, w swoje emocje, tak na sobie skoncentrowani, że choć wiemy, że wszystkie ich myśli krążyły wokół Jezusa, to tego Jezusa rozpoznali dopiero tak późno. Ja bardzo lubię tę historię o uczniach idących do Emaus, bo ona każe właśnie skupić się na sobie, ale w tym sensie, by paradoksalnie nie skupiać się za bardzo. Moi drodzy, ile razy mamy tak, że gdy przeżywamy jakieś trudne doświadczenie, czy chorobę bliskiej osoby, bądź własną, czy czyjąś śmierć, czy jakieś niepowodzenie, jakieś nieszczęście, to wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze emocje, odczucia właśnie wokół tego tematu się skupiają. I nie dociera do nas już nic innego. Jeśli ktoś bliski do nas przychodzi, chce nam coś powiedzieć, coś zupełnie innego, może nawet radosnego, co się wydarzyło, albo podzielić się swoim smutkiem, to my już na to jesteśmy zamknięci. Już nie słyszymy, nie czujemy, bo to nasze postrzeganie, ta nasza percepcja na konkretnym problemie się koncentruje i nie pozwala nam już szerzej patrzeć, szerzej spojrzeć. To jest tak samo, gdy rozmawiamy z osobą, która jest pogrążona albo w smutku, albo czasami w jakiejś radości, wręcz w takiej ekstatycznej postaci tej radości, to już jakieś inne argumenty, inne wydarzenia nie docierają. I spójrzmy na siebie. Często, gdy jesteśmy w siebie zapatrzeni, w swoje sprawy, w swoje radości albo swoje zmartwienia, to gdzieś tam obok omija nas prawda o zmartwychwstaniu. Oczywiście świętujemy, bierzemy udział w różnych rytuałach, tradycjach, nie wiem, niekoniecznie związanych z chrześcijaństwem. Dzielimy się jajkiem, czy tak jak dzisiaj pryskamy się wodą, ale prawda o zmartwychwstaniu nas omija, bo jesteśmy skupieni na czymś innym i zapatrzeni w zupełnie inny punkt.
Chcę się dzisiaj podzielić tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kleopas i jego przyjaciel dostrzegli to. Potrzebowali całego dnia spotkania z Jezusem. Ja życzę wam i sobie na końcówkę tych świąt, na ten ostatni dzień, ale to jest życzenie aktualne nie tylko na dzisiaj przecież, żebyśmy nie rozmijali się ze zmartwychwstałym, ale żebyśmy w Niego byli zapatrzeni. I nawet kiedy w naszym życiu zdarzą się radości bądź troski, które całkowicie pochłoną naszą uwagę, zaangażujemy się w nie, totalnie się na nich skupimy, to byśmy nie przechodzili obok zmartwychwstałego, żebyśmy tego zmartwychwstałego codziennie dostrzegali w naszym życiu, że On jest, że On żyje, że On przez to doczesne życie nas przeprowadzi, że będzie z nami w chwili naszej śmierci, że będzie z nami na sądzie i będzie z nami w wieczności. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.